A, tylko sobie jeszcze tutaj pozmieniam. I w sumie będę gotowy za chwilkę. Dobra, to co, lecimy, nie? Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszych kanałach, a ze mną jak zawsze, czyli... Nie, to było strasznie złe, jeszcze raz. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mike, a ze mną jest Robert. A, witam, witam, witam. Jak zwykle, najlepsze przywitanie ever. I kontynuujemy, słuchajcie, naszą przygodę, którą zaczęliśmy wczoraj. Jak widzicie, nie mogłem się powstrzymać i pod nieobecność Roberta dokończyłem naszą budowlę, więc teraz tak to się mniej więcej prezentuje. No i plan na dzisiaj jest taki, żeby zrobić troszeczkę pułapek, jak widzicie. O, Robert, tutaj już zacząłem, postawiłem ci właśnie, możesz dokończyć. No i chcemy się wybrać... O, jaszczur! Dawaj jaszczur! Ciebie uderzyłem zamiast jaszczura. No i plan na dzisiaj jest taki, żeby zabić troszeczkę tych kanibali i wybrać się do ich wioski. Ale ja na samym początku chciałbym ustawić sobie jakąś budowlę, która będzie naszym celem, więc to będzie coś dobrego i żeby coś fajnego sobie takiego wybudować. Coś czuję, że to się źle skończy. Nie, no daj spokój. Zaraz znajdę coś, co nam się na pewno przyda. O, tutaj są pułapki. Właśnie odkryłem taką zakładkę z pułapkami w tej naszej książeczce. Tam pod B jak naciskasz, to ci właśnie wyskakuje. I co tutaj możemy zrobić? Już jedną taką pułapkę mamy, ale w sumie myślę, że moglibyśmy postawić jeszcze coś drugiego. Mniej więcej tutaj, bo oni jak przychodzą z lasu, to najczęściej z tej strony. I jeszcze tam postawię jedną, żeby odciąć im troszeczkę drogę dojścia. Mniej więcej gdzieś tutaj. I ja to bym jeszcze postawił, wiesz co, tutaj ognisko, żebyśmy mogli ich łatwiej dostrzec. Co ty na to? Chociaż z drugiej strony też to ognisko może ich zwabiać. Ale w sumie mamy pułapki, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Postawimy chyba to duże. No, postawię to duże. Mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Dobra. Tutaj damy sobie liście. Ja pozbieram troszeczkę patyków. Dawaj tego patyka. Dobra. Mamy kamyczki, nice. Szczerze wam powiem, nie wiem jak ciebie, Robert, ale mnie cholernie ta gra wciągnęła. Nawet wczoraj jak sobie tak grałem, to nawet nie wiedziałem kiedy, ale z godzinka jakoś zleciała na pewno, nie? I no. Jest strasznie wciągająca. Gdzie ja postawiłem to ognisko, ty? A, tutaj, dobra. Jaszczur sobie idzie. Chodź tu, jaszczurze, będę miał co jeść. O, ucieka mi rąbany. Pin. Dobra. Bo to na ognisku później można sobie zjeść tego jaszczura. No bardzo, bardzo naprawdę wytrawny posiłek, muszę przyznać. I ja to postawiłem, patrz, znowu nie mogę tego znaleźć. Ja to, o, tutaj. Kamyczku. Dobra, potrzebuję jeszcze dwóch kamieni. Masz jakieś kamienie, maybe? Dobra, tam coś jest. Mam tutaj kamyczki, więc wszystko się zgadza. Dobra, nice. No i pięknie. Mamy ogniska, mamy pułapki. Ta jeszcze jest niedokończona, ale chyba nie masz tyle rąk, nie? Nie, mam tylko potrzebujemy... swoje. No. To lepiej zachowaj je dla siebie. Dobra, na przydadzą pewno. Nam się dwie głowy i w sumie jedna ręka. Nie, jedna głowa, jedna ręka, żeby dokończyć tą pułapkę, ale tutaj też mamy, więc dzisiaj zrobimy sobie małą rzeź kanibali, że tak powiem. Więc git, tutaj bardzo piękny domek, jak zresztą widać, to zaraz sobie save'ujemy nawet grę. I ja to w sumie bym obstawał za tym, że można by było kilka drzew pościnać i tutaj postawiłem tak jakby taki trzymak. Nie wiem jak to profesjonalnie nazwać, ale taki trzymak tutaj postawiłem, żeby te kłody tutaj można było wrzucać. A wiadomo, kłody zawsze się przydadzą, bo Mike jest budowniczy i zawsze będzie chciał coś wybudować, więc spoko. Ja mogę ścinać w sumie drzewa... O, ja trzymam głowę tego jaszczura. Mogę ścinać drzewa, ty możesz tam zanosić, to będzie szybciej. Także takie rzeczy. Ale wczoraj miałem mały problem właśnie i to jest też główny problem,
I dylemat dzisiejszego odcinka, bo nie mamy wody, więc trzeba by było coś zorganizować, żeby właśnie deszczówkę można było sobie jakoś zbierać, ale chyba mamy jeszcze za mało wymaganych tych przedmiotów, nie? A, dobra, to ja będę sobie ścinał. Także takie rzeczy. A jak patrzyłem w tej książeczce, mniej więcej jak tą wodę sobie tutaj zdobyć, to byśmy potrzebowali, słuchaj, skorupy żółwia, z tego co ja widzę. Więc to by było bardzo, bardzo ciężkie. Tylko takie, powiedz takie mi, jak się w ten... Aha, dobra. Już wiem. Ale co? Dobra. Tam chyba można... Ty! Przyszedł! Przyszli Robert! Przyszedł jeden. Przyszło dwóch. Cholery jedne. To co, walczymy z nimi, czy... No w sumie... Dawaj, dziada. Wypadł! Boże, ten ich śmiech to jest okropny. A jeden gdzieś spierdzielił, a szkoda, że spierdzielił, bo miał całkiem fajny ekwipunek, więc moglibyśmy go trochę ograbić. Ale uciekł. Jego kolega był głupszy. A co to takie fajne? A co to takie fajne? Właśnie, muszę się napić. Muszę się napić, a z tą wodą też jest, kurczę, tak kiepsko w sumie. Więc możesz zrobić pułapki, no możesz go pociąć, że tak powiem. I w sumie można go wykorzystać. Ja się napiję kawy, bo jestem uzależniony od kawy. A ty, Robert, opowiedz mi o swoich uzależnieniach. Zróbmy sobie taką szczerą chwilę refleksji. Dlaczego nie mogę tego ściąć? Bo... Lepiej może nie, bo jeszcze się ludzie skorzą. Okej. Nie mogę ścieć tego drzewa. Tell me why. Why? Bo to są maszyny pancerne. Drzewa pancerne znaczy. Tak, drzewa pancerne, dokładnie. Tnij to! No, ciężko jest je ściąć, bo je się tak wysoko tnie. Ale w ogóle podoba mi się fizyka tego, jak te drzewa spadają. Jest fajnie to zrobione. No. No nie mogę ściąć, no patrz jaka lipa. Dobra, zostawiam to drzewo, bo mnie denerwuje. Patyki się przydadzą, więc patyki zbieram. Także git. I tniemy z tym. I tniemy z tym. Więc przydałoby się też w sumie coś wybudować fajnego. Ale najpierw surowiec, więc... Potem będziemy się zastanawiać. Te kłody tak daleko uciekają i potem ja je gubię tylko. A tutaj jest tyle tych kłód. Może ja ci będę tutaj składował je, a ty będziesz mógł sobie zabierać. Robert, mów coś, bo potem powiedzą, że ja tylko prowadzę ten odcinek. Robert. No co mówię? Cóż można mówić, no. Jest fajnie, jest krew się leje, flaki tryskają. To jest wszystko to, czego potrzebuję. Ale jeśli chodzi o gry, w życiu tego nie potrzebujesz, nie? Nie wiem, może się okaże, że ty jesteś jakimś kanibalem, cholera. Nie, no bez przesady. Masakra. Aczkolwiek nie ukrywam, że jakby mi ktoś dał spróbować mięsa ludzkiego, to... Kto wie? A wiesz co? Ja widziałem kiedyś taki program, serio, słuchajcie, widziałem taki program, nie wiem, gdzieś właśnie na jakichś amerykańskich programach typu BBC czy coś, gdzie koleś uciął sobie kawałek tam, nie wiem, skóry w biodrze czy gdzieś i potem to zjadł. Usmażył po prostu i zjadł. Także ludzie, ja naprawdę mam wielki szacunek do Ameryki i chciałbym w przyszłości tam polecieć, zobaczyć jak to życie tam wygląda, ale czasami co widzę w telewizji czy gdzieś na YouTubie, co oni tam odwalają, to po prostu... Come on! No, masakra. Trzymak jest pełny. Trzymak jest pełny, dobra. To w sumie mogę postawić i drugi, wiesz, bo to nie zajmuje wiele tego. Surowca, bo to tylko o patyki chodzi, ja mam troszeczkę patyków, jeszcze zaraz sobie je tam wezmę. Wezmę te kłody. Tutaj postawiłem trochę kłód, więc możesz je brać. I wiesz co, mógłbyś rozpalić ognisko, bo już troszeczkę zaczyna się robić ciemno. O, takie cudo. Sobie postawimy obok tego i sobie to wybudujemy. Dobra, masz jakieś patyczki probably?
jeszcze coś w ten deseń. Ja mogę ściąć, bo tam jeszcze 6 patyków brakuje. Dobra. I w sumie się zrobiło trochę ciemno, bym sobie zapalniczkę wyciągnął. To będzie dobry trip. Dobra. O, już zrobiłeś trzymak, to nice. Kurczę, bo teraz mi te kłody gdzieś pospadały, a jest ciemno i za bardzo nie widzę, gdzie one są. Więc... O, dobra, tutaj jest. I tam daleko aż tak... Nie, to nie jest. A, nie, jest. No bo... Co, bo się ciemno zrobiło, to się boisz, cwaniaku? Mhm. Przed chwilą szalałeś, kurczę. Nie, wiesz co, powiem ci... Mnie aż tak bardzo to nie straszy. Te całe... Oho, chyba coś słyszę nawet. Jezu, że tak bardzo za dupę mnie nie straszą. Spokojnie, Robert, to tylko ja w namiocie. Kurwa, nie idź tam. Nie idź tam, bo tam jest za ciemno. Ale ja chcę rozpalić ognisko właśnie. Tylko nie wiem, gdzie je kurde postawiłem, nie? Dupę jeża. Nie, o, jest, dobra, mam. Dobra. Mamy ognisko, więc mniej więcej będziemy ich tutaj wypatrywać. Płonie ognisko w lesie. A ja bym, o właśnie, trzeba wrzucić coś na róż, więc ten jaszczur przyjdzie mi teraz z pomocą. Upieczemy se jaszczurka. A ty nie wiesz może jak usuwać coś, co już jest postawione, bo ja nie chcący... Słyszałeś to? Ej, ja mam jakiś host mi się włączył na ekranie. Jak mam to teraz wyłączyć? Host, a ja wiem. Coś tam jest. Coś... Kurwa, to był zając. Spokojnie, spokojnie. Take it easy. Dobra, zaraz coś ogarniemy. Nie, tam na razie tylko zwierzątka widzę. Ale wiesz co, chodź do domku, bo oni może do domku nie wejdą. A tam jest okienko, więc będziemy mieli szansę ich wypatrzyć. Ja słyszę jakby... O Jezus, to była wrona tylko. Ja już myślałem, że oni przyszli po nas. Nie, ja się nie boję. Nie wiem jak ty, ale ja się nie boję. Idzie. Ktoś tam jest żarówkę, znaczy tą zapalniczkę, kurwa. Już skasiłem, ale oni i tak widzą te ognisko. Patrz, rąbany... Ta, zauważył mnie. I napierdziela w domek. To Kingston. Chodź, bo cię za dupę złapię. No dobra, to... Ta, jak wejdę, to ty mnie złapiesz! Wolisz mnie czy jego? No już sam nie wiem. Ja cię nie pogryzę. No, nie byłbym tego taki pewien. Ale ja muszę wyjść, bo ja tam mam jedzonku i zaraz umrę z głodu. Dobra, to byłeś ty. To nie byłem ja. Nie? Dobra, walę to, idę coś zjeść. Kurwa, dom sobie. Są, o Boże, idę na wysepkę, walę. Do wody nie wejdą, będą się bali. Wejdą? O, oni sami siebie idioci biją. Co za ludzie. To nie ludzie. W sumie racja. Dużo ich, trzech, kurwa, czterech chyba jest. No, czterech naliczyłem. O Jesus. Wzięli się. Bije, zobacz swojego. No właśnie, biją się nawzajem, idioci. A czy jestem dalej walczą głodny? Żarcie. Już jadłem przed chwilą. Ta! Przetrąbany. Ja spierniczam. Ja nie wierzę. Ale z tym domkiem to był dobry pomysł, bo kurde byśmy mieli lipę. Co się dzieje, ty? Kurde, patrzmy się jak na idiotów. No kto tu jest idiotą? Cholera. Przydałaby się jakaś dwururka. No, niestety w tej grze to chyba nie jest możliwe. Chociaż jakby była opcja wykraftowania sobie takiego czegoś, to by było ciekawiej. Boże, jaki krzyk. Masakra. O, jest ten wódz. Piąty. Dobra, czekaj, ja tu... Jednego... O Jezus, ale dobra. Jest. Skakuj tam! Jednego zabiłem. On jest tylko potajony. Sakra. Ej, chcę umierać!
Robert, spokojnie, nie umrzemy. Ty, ale jakbyśmy tego wodza zabili, to byśmy się trochę obławili. Dawaj na niego, dawaj, 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 dawaj. O! Super. Pa, ucieka. Ty, sukim blacie. Wypierdzielaj z mojej wiochy! Boże, nie, no muszę sobie coś normalnie wziąć, bo zaraz umrę z tego wszystkiego. Robert, kochałem cię. Chodź tu, wracaj, wariacie. Już padłem. O nie. No i nie. I co ja teraz zrobię? Mam cię jakoś uratować? Nie wiem. Chyba tak. Daj survive jeden. Ale bieda. Ja nie wierzę. Robert! Nie zostawiaj mnie tu z nimi! Robert! Kurde, jesteś obok samolotu. No. To teraz przyjdź mi tu pomóż! Jesus. Ja nie wierzę, niech ta noc się już skończy, błagam! Patrz, no sami siebie biją, co za idioci po prostu. Musimy zrobić płot i więcej pułapek, tak, musimy zrobić płot, Robert. I co się patrzysz? I co się patrzysz? Gin ty! Idioto ty! Gin! No! To za wacek! Ja... Ten tu stoi! A mi przywalił teraz! Nie, zaraz ja zginę! Nie! Nie! No. Fuck! No to pięknie! No to pięknie! Mówiłem, no, że to się dobrze nie skończy. No i to się dobrze nie skończyło, no nie. Ale Lipton. Dobra, ej. Easy, ja to naprawię. Dobra. Idę do ciebie. To ty już w sumie albo wiesz co, albo nie idź tam. Spotkajmy, ja tu sobie jeszcze ograbię troszeczkę samolot i po prostu spotkajmy się gdzieś przed bazą, bo oni i tak tam będą, więc. Więc... Plus, ale dobra, w sumie zginąłem, to znowu mogę sobie trochę ekwipunku zbierać. Więc tyle dobrego w tym złym wyszło. Tak, ale, teraz ale, pytanie, ale... czy my możemy sobie tak ginąć, czy za drugim razem nie będzie końca gry. No właśnie, bo wtedy będzie trochę lipa, no otwórz to. Weźmiemy sobie trochę znowu tych skrzyneczek, nie skrzyneczek, tylko bagaży. O, grzybki, i takie rzeczy ogólnie. Pozbieramy sobie. No, zbieraj. Dobra. To co, idziemy tam powoli? No chyba tak. Dobra, no to... Na pochybel skór, jak to ktoś powiedział. A w sumie właśnie, kto to powiedział? Nie wiem. O, mój chyba sraczki dostał, bo zjadłem grzyby. No ja też zjadłem i nic nie jest. Jest jeden. O cholera. No i no to świetnie. Dobra, Robert, spierdzielamy naokoło. Rzucę w niego kamieniem. Powodzenie. Piłeczką, może ja zaaportuję. No właśnie, właśnie o to chciałem powiedzieć. Teraz zejdę tędy. No. Zejdę, dobra. Powoli będę tam szedł, tylko sobie z ekwipunku wyciągnę siekiereczkę. W razie czego. I takie rzeczy. Ale w sumie wiesz co, nawet jakbyśmy zginęli kolejny raz, to i tak mamy save'a. Więc teraz sobie save'ujmy lepiej grę. Tak będzie najlepiej. Bo potem jak nam coś rzeczywiście nie pyknie, no to wyjdzie tak, że zostaniemy kurczę bez save'a, nie? No. Nie, ja go słyszę. Ja go czuję. Ja go czuję po prostu. Jezusie kochany. Oh goddammit. Dobra. Save'ujmy to i tyle. Dobra. Okej. Okay. U mnie odcineczek jest już skończony, więc mam taką propozycję, że chwilę sobie dychamy.